Witajcie, kochani. Dzisiaj sobota, dzień z Maryją, szczególnie z Maryją. Dzisiaj też święto świętych apostołów Judy, Tadeusza i Szymona. I zapraszam was do wysłuchania Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia, a cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Dzisiaj ta Ewangelia wydaje mi się niezwykle bogata i wiele słów od razu przychodzi mi tutaj do serca. Może zacznę od tego, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie. Pomyślałam, że Jezus przed tym wyborem spędził dużo czasu razem ze swoim Ojcem, blisko przy Jego sercu. I tak myślę, że kiedy czasami wydaje mi się, że coś w moim życiu nie jest ogarnięte przez Boga, to Słowo mi mówi, że to nieprawda. Że On naprawdę spędza całą noc przy Ojcu, aby potem zlecić mi jakieś zadanie. Że to wszystko jest naprawdę w Jego planie przemyślane w miłości, razem z Ojcem. Ewangelia wymienia imiona wszystkich apostołów i myślę, że jakoś od razu nam się narzuca, że i nasze imię możemy tutaj dopisać, że Pan też nas posyła. I zobaczcie, że kiedy się pomodlił, kiedy wypowiedział te imiona, to wszystko działo się na górze, to później razem z uczniami Jezus schodzi z tej góry, zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. I tam, po tym wyborze, po tym byciu z Ojcem, zaczęła się już taka praca przy ludziach, którzy szukali uzdrowienia, którzy szukali takiego dobrego dotyku, którzy przychodzili z różnych okolic, czyli z różnych części swojego życia, z różnych takich przestrzeni, z Jerozolimy, z Tyru i Sydonu, z całej Judei. To mi mówi, że z każdą częścią mojego życia mogę przyjść do Jezusa. On każdą część chce zobaczyć. Właściwie zna każdą. To bardziej my potrzebujemy każdą z tych części Mu oddać. Też to, co mi się rzuca tutaj w oczy i tak w serce, to, że ci ludzie przychodzili dotknąć Jezusa. Nie jest napisane, że kiedy poszli tam Jezus z uczniami, z apostołami, to nie jest napisane, że ten tłum chciał dotknąć uczniów. Tylko, że wszyscy przychodzili, aby słuchać Go, słuchać Jezusa, aby doświadczyć od Niego uzdrowienia. Ci uczniowie to tacy towarzysze. I też myślę, że jeśli ludzie przychodzą dzisiaj do nas, żeby doznać uzdrowienia, to chcą go doznać od Jezusa. Jeśli Pan tak zechce, to jesteśmy jakimiś takimi przekazicielami łaski. Ale to On działa. Byśmy też nie zasłaniali sobą.
I kochani, muszę dziś też przeczytać pierwsze czytanie, bo jest przepiękne. To jest czytanie z listu do Efezjan. Bracia, nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Nie jesteśmy obcymi i przybyszami. Już nie musimy się tak pałętać po świecie bez sensu. Tutaj znowu mi przychodzi na myśl właśnie takie poczucie, które możemy czasami mieć, że to, co robimy, nie ma wartości, nie ma sensu, nie przynosi owocu, jest jakieś małe. Ale to, co budujemy, jest już zbudowane na fundamencie apostołów. Pan już to zaczął, On jest głową tego. My się wpisujemy w to, co już apostołowie zaczęli budować z Jezusem. I zobaczcie, że jesteśmy współobywatelami świętych i domownikami Boga. My jesteśmy w domu. Będąc blisko Boga, jesteśmy u siebie. I to jest wtedy zupełnie normalne, że idąc w świat, niesiemy Jezusa. Po prostu jesteśmy w domu, ze sobą i z Nim. Kochani, to piękne słowo niech nas dzisiaj umacnia. Jezu, dziękujemy Ci, że wybrałeś apostołów, że wybrałeś nas. Daj nam zawsze pamiętać, że to Ty jesteś fundamentem, Ty jesteś głową. A my możemy jakoś współdziałać, jakoś opowiadać o Tobie, jakoś przekazywać łaskę. Panie, daj nam taką odwagę. Daj nam pokorę w tym. Pozwól nam nie popadać w beznadzieję, w brak ufności. Powierzamy się, Panie, Twoim dłoniom. Maryjo, Tobie też zawierzamy wszelką naszą posługę, każdy dzień, zwykły, szary dzień. Po prostu nasze bycie tutaj. Tak jak Ty żyłaś z Jezusem w zwykłym domu, z miłością. I przyszło z tego zbawienie świata. Trzymajcie się, kochani, z Panem Bogiem. Do zobaczenia.